Witam Państwa, nazywam się Mateusz Amroziński. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszej serii poświęconej robotom przemysłowym. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie troszkę więcej o aspektach związanych z bezpieczeństwem, zarówno stanowisk zrobotyzowanych, jak i samych robotów przemysłowych. Sprawdzimy sobie, na czym polega zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o celę zrobotyzowaną i robota przemysłowego, i zweryfikujemy, jak powinno się skonstruować stanowisko, aby było ono bezpieczne dla operatora. Znajdujemy się w środku, wewnątrz stanowiska zrobotyzowanego w naszej sali testowo-szkoleniowej FANUC Polska. Mamy tutaj robota, który jest jednym z elementów tego stanowiska. Jest elementem wykonawczym poza szeregiem peryferiów, czyli elementów zewnętrznych z punktu widzenia robota, jeżeli chodzi o mechanikę, jeżeli chodzi o instalację. I o wszystkie te komponenty i taki sprzęt, który jest mu potrzebny do wykonania zadania. Stanowisko zrobotyzowane musi być poprawnie zbudowane i zaprojektowane, aby było bezpieczne. Sposób zabezpieczania stanowiska zrobotyzowanego określany jest przez stosowne normy i dyrektywy bezpieczeństwa. I tak właśnie to one określają, w jakiej odległości ma być zainstalowane ogrodzenie od robota, na jaką minimalną odległość do robota może zbliżyć się operator, z jaką prędkością może pracować robot. Ponadto określają również sposób podłączania sygnałów bezpieczeństwa, sposób prawidłowego wykorzystania instalacji sygnałów bezpieczeństwa robota. I to jest jeden aspekt, bezpieczeństwo stanowiska zrobotyzowanego. Z drugiej strony natomiast mamy bezpieczeństwo samego robota przemysłowego. Inną kwestią jest więc bezpieczeństwo samego robota przemysłowego. I tutaj FANUC daje szereg narzędzi związanych z bezpieczeństwem tych robotów, tak aby producent stanowiska zrobotyzowanego mógł wykorzystać je, aby całe stanowisko było bezpieczne. Dlatego więc bezpieczeństwo stanowiska zrobotyzowanego i bezpieczeństwo samego robota przemysłowego jest ze sobą związane. FANUC oferuje wiele narzędzi bezpieczeństwa w swoich robotach przemysłowych, zarówno standardowych, takich, które zawsze mamy do dyspozycji z każdym robotem FANUCa, jak i narzędzi dodatkowych, które możemy wykorzystać w razie potrzeby, a to, czy one są potrzebne, zależy od stopnia skomplikowania danego stanowiska. Do standardowych narzędzi bezpieczeństwa należą przyciski deadman, inaczej mówiąc, przyciski, które mają poinformować kontroler, że operator czy inżynier utrzymania ruchu czy programista świadomie porusza robotem i wykonuje w danym momencie program w trybie ręcznym. Natychmiast, gdy ten przycisk zostanie zwolniony, robot zatrzymuje się w trybie awaryjnym. Kolejnym elementem bezpieczeństwa standardowym są oczywiście przyciski zatrzymania awaryjnego, które znajdują się zarówno na iPendancie, na panelu programisty, jak i na kontrolerze robota. Następny element standardowy to oczywiście wyłącznik iPendanta, wyłącznik panelu programującego, który przełączony w trybie automatycznej pracy robota również spowoduje jego awaryjne zatrzymanie. W ramach standardowych narzędzi bezpieczeństwa każdego robota przemysłowego FANUCa mamy jeszcze wejścia bezpieczne dwukanałowe zaimplementowane w kontrolerze. Są to wejścia systemowe, które umożliwiają podłączenie na przykład drzwi wejściowych do stanowiska, w efekcie czego, kiedy tylko one zostaną otwarte, kiedy tylko człowiek będzie chciał wejść do środka, robot również będzie musiał się zatrzymać. Ponadto mamy jeszcze inny rodzaj wejść bezpiecznych wbudowanych w kontroler, do których możemy podłączyć swój własny przycisk awaryjny. W takim wypadku klient może sobie samodzielnie zaprojektować swój własny przycisk bezpieczeństwa, który również spowoduje awaryjne zatrzymanie robota, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. FANUC oferuje również dodatkowe narzędzia bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane, jeżeli stopień skomplikowania stanowiska będzie tego wymagał. I przykładem takich narzędzi jest funkcja FANUC DCS V2.
Funkcja DCS pozwala na to, aby kontroler w sposób ciągły monitorował i nadzorował prędkość i położenie robota w sposób dwukanałowy. Co to znaczy w sposób dwukanałowy? To znaczy, że na płycie głównej kontrolera mamy zaimplementowane tak naprawdę dwa mózgi, dwa procesory, które nadzorują to, gdzie robot się znajduje i z jaką prędkością się porusza. Tylko w wypadku, gdy oba z nich dadzą zielone światło na poruszanie robotem z zadaną prędkością, tylko wtedy system pozwoli na poruszanie robotem. I tutaj zaznaczę raz jeszcze, że to zastosowanie dwóch procesorów, jak i dwukanałowe wejścia bezpieczne, o których wspominałem wcześniej, mają spełniać normy i wytyczne bezpieczeństwa, o których mówiliśmy na początku. Czyli dopiero taka architektura systemu i dopiero te narzędzia, które proponuje w tym wypadku FANUC, jeżeli mówimy o systemie DCS, pozwolą wdrożyć robota, zastosować go w danym stanowisku zrobotyzowanym, tak aby przepisy dały tutaj zielone światło na bezpieczne wykorzystanie naszego sprzętu. Dzięki funkcji FANUC DCS użytkownik ma możliwość zdefiniowania tego, co chce monitorować i tego, gdzie chce to monitorować. Czyli istnieje tutaj możliwość wyznaczenia własnego modelu nie tylko robota, ale również wszystkiego tego, co jest na nim zainstalowane. Mówię tutaj na przykład o narzędziu, o wszelkiego rodzaju wyspach zaworowych, sprzęcie dodatkowym, który może się na ramieniu robota w trakcie jego pracy znajdować, a który nie jest standardowym wyposażeniem robota przemysłowego. Dzięki funkcji FANUC DCS użytkownik może sobie we własny sposób zaprojektować taki model swojego sprzętu, aby on również był brany pod uwagę przez kontroler i był monitorowany, nadzorowany w sposób ciągły i w sposób dwukanałowy. Drugą kwestią natomiast jest pytanie, w jakim obszarze chcemy monitorować ten nasz wyznaczony model. I tutaj również użytkownik ma pełną dowolność, to znaczy może sobie zdefiniować takie strefy dozwolonej pracy robota lub zabronionej pracy robota, jakie mu są w danym indywidualnym przypadku potrzebne. Jeżeli na przykład mam stanowisko, w którym ogrodzenie znajduje się bardzo blisko robota, mogę wyznaczyć mu dość małą strefę pracy, abym miał pewność, że nigdy w ogrodzenie nie uderzy. Jeżeli przed robotem znajdują się jakieś narzędzia dodatkowe, przenośniki, pozycjonery, czujniki, w szczególności drogi sprzęt zewnętrzny typu system wizyjny, wtedy również każdy z tych elementów mogę chronić, mogę go zdefiniować w kontrolerze i mogę wyznaczyć je jako strefy zabronionej pracy dla robota. Mam wtedy pewność, że nigdy nie dojdzie na przykład do kolizji między robotem a tymi elementami, które wcześniej wprowadziłem do kontrolera. Kolejnym aspektem, kolejnym narzędziem funkcji FANUC DCS jest monitorowanie jego prędkości. W tym przypadku, podobnie jak przy kontroli położenia robota, możemy zdefiniować, z jaką maksymalną prędkością robot może się poruszać w całym stanowisku albo w wybranych jego częściach. Mamy wówczas absolutną pewność, że nawet jeżeli fizycznie jednostka mechaniczna, czyli robot, będzie w stanie rozwinąć prędkość na przykład 4000 mm na sekundę czy 10000 mm na sekundę, jak to jest w przypadku naszych robotów równoległych, mamy pewność, że ta prędkość nie zostanie osiągnięta, jeżeli ustawimy niższy próg. Następnym narzędziem funkcji DCS jest kontrola orientacji narzędzia. Tutaj bardzo ładnym przykładem jest proces spawania laserowego czy też cięcia laserowego, czyli takiej aplikacji, w której robot trzyma niebezpieczne dla człowieka narzędzie, którym właśnie jest w tym przypadku laser. Z wykorzystaniem funkcji FANUC DCS mamy pewność, że to narzędzie będzie zawsze skierowane w stronę detalu, nigdy w stronę operatora z jakiejkolwiek przyczyny. To znaczy, gdyby doszło do błędu ludzkiego, czy też gdyby z jakichkolwiek względów człowiek próbował, mówiąc w cudzysłowie, wycelować laser nie w detal, tylko na przykład w ogrodzenie, to podobnie jak w przypadku kontroli położenia i prędkości, system DCS zidentyfikuje taką sytuację, zatrzyma robota
w sposób awaryjny i wtedy mamy bezpieczny personel i bezpieczne stanowisko jako całość. Kluczowym narzędziem jest tutaj również dynamiczne załączanie i wyłączanie stref bezpieczeństwa. I to służy do zadań, gdzie człowiek ma się zbliżyć do stanowiska, ma współpracować z robotem, ma do niego podejść, aby na przykład wymienić detale. Wówczas możemy załączyć strefę niebezpieczną dla robota tylko wtedy, kiedy do stanowiska zbliża się człowiek. W praktyce, jeżeli operator zbliży się do robota i zostanie zidentyfikowany na przykład przez skaner bezpieczeństwa, wówczas robot może pracować, może wykonywać inne operacje w tle, z dala od człowieka, z dala od operatora, natomiast operator z drugiej strony stanowiska może wymieniać detale, odbierać detale gotowe, zostawiać następne do obróbki, bez konieczności zatrzymania robota. To jest bardzo istotne, ponieważ normy bezpieczeństwa i wytyczne, o których wspomniałem wcześniej, mówią, że nie może dojść do sytuacji, w której człowiek jest w zasięgu pracy robota, czy w zasięgu jego fizycznego dojazdu, i robot nie zatrzymuje się. Nie może być generalnie takiej sytuacji, chyba że zastosujemy system FANUC DCS lub skorzystamy z robota kolaboracyjnego, o której powiem Państwu w dalszej części tego odcinka. Funkcja DCS pozwala na wyznaczanie statycznych modeli i stref bezpieczeństwa. Natomiast kolejną zaawansowaną funkcją bezpieczeństwa, którą mamy w ofercie, jest Intelligent Interference Check. To jest funkcja, która umożliwia zabezpieczenie stanowiska, w którym pracują dwa lub więcej robotów. Tak jak tutaj w tym przypadku mamy robota pierwszego, mamy robota drugiego. Wówczas możemy zdefiniować oba modele robotów i całego sprzętu zainstalowanego na tych właśnie robotach i możemy uruchomić cały program w sposób bezpieczny. To znaczy, mamy całkowitą gwarancję, że nigdy nie dojdzie do kolizji tych robotów. W konwencjonalnym podejściu, bez pakietu Intelligent Interference Check, programista musi zadbać o to, aby napisać program na jednego robota, napisać program na drugiego robota i uruchomić całe stanowisko w sposób bezpieczny. W przypadku korzystania z tego pakietu możemy mieć gwarancję, że stworzone programy nigdy nie doprowadzą do sytuacji kolizji między dwoma robotami. W praktyce tak naprawdę oba roboty widzą się nawzajem, wiedzą, jaki fragment programu jest wykonywany i zabezpieczają się nawzajem. Również gdyby miało dojść do sytuacji, że oba roboty chcą dojechać w danym momencie do tego samego punktu, użytkownik definiuje, który jest masterem, który jest slave'em, czyli który ma wyższy priorytet, który jest ważniejszy, który ma pierwszeństwo i system sam sobie zdecyduje, że ten robot, który ma priorytet niższy, musi zaczekać, musi ustąpić. De facto same sobą zarządzają, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i o kolejność wykonywanych zadań. Mówiliśmy dotychczas o konwencjonalnym podejściu do projektowania stanowisk zrobotyzowanych, mówiliśmy o ogrodzeniach i o wszelkich urządzeniach, które będą zabezpieczały człowieka przed robotem. FANUC w swojej ofercie posiada również robota kolaboracyjnego CR35IA, który jest pierwszym robotem w naszej ofercie, który w zasadzie nie potrzebuje tych standardowych, konwencjonalnych środków zabezpieczania stanowiska. Dlaczego? Dlatego, że posiada jeszcze bardziej zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które dopuszczają go do pracy bezpośrednio ramię w ramię z człowiekiem. Pierwszym z tych zaawansowanych narzędzi robota CR35IA jest tak zwany tryb kolaboracyjny pracy z człowiekiem, który w praktyce oznacza, że jeżeli tylko robot wykryje minimalny kontakt między swoim ramieniem, narzędziem, chwytakiem czy czymkolwiek, co będzie zainstalowane na jego powierzchni montażowej, a człowiekiem, natychmiast się zatrzyma. To jest sprawa absolutnie podstawowa i na tej zasadzie wszystkie przepisy i dyrektywy, które wcześniej wymieniałem, dopuszczają go do pracy z człowiekiem. Jeżeli robot będzie przeszkadzał nam w pracy, zbliży się do naszej przestrzeni, w którym wykonujemy jakieś czynności, możemy go w pewien sposób odepchnąć i skorzystać z funkcji Push to Escape, która pozwoli na to, aby robot poddawał się sile zewnętrznej, którą zadaje operator na jego ramię. W ten sposób robot cofa się, zwalnia miejsce i robi więcej przestrzeni dla operatora.
Kolejna sprawa to tak zwany retract motion, czyli opcja pozwalająca na automatyczne cofnięcie ramienia robota, kiedy tylko poczuje on nagły wzrost siły zewnętrznej. W praktyce, jeżeli podłożymy dłoń pod jakiś detal, który w danym momencie odkładany jest przez robota, system to zauważy, natychmiast wykona ruch w stronę przeciwną, aby nie doszło do zaklinowania, do zakleszczenia czy do uszkodzenia części ciała człowieka. Robot w trybie kolaboracyjnym, o którym wspomniałem wcześniej, pracuje oczywiście z ograniczoną prędkością i znów tutaj wkraczają normy i dyrektywy bezpieczeństwa, które mówią, jaka ta prędkość ma być. W tym przypadku CR35iA pracuje z prędkością maksymalną 250 mm na sekundę, ale nie oznacza to, że musi na tym limicie pozostawać. Przechodzenie automatyczne w tryb pracy z maksymalną prędkością tego robota, kiedy tylko kontroler wykryje, że operator już oddalił się na bezpieczną odległość. W takim wypadku robot automatycznie załącza funkcję high speed i porusza się ze swoją maksymalną dedykowaną prędkością. W przypadku pracy człowieka w bezpośrednim sąsiedztwie z robotem trzeba również pamiętać o tym, że robot najczęściej przenosi jakieś detale, wykonuje jakieś operacje i w takim przypadku należy też przewidzieć sytuację, w której człowiek będzie przechodził pod robotem. Tutaj oczywiście nie możemy otworzyć chwytaka, nie możemy upuścić detalu w jakiś niekontrolowany, losowy sposób i przed tym też robot pozwoli się zabezpieczyć. W praktyce zezwoli nam na zwolnienie czy zamknięcie chwytaka i pobranie czy upuszczenie detalu tylko w zdefiniowanych strefach, a to nadzorowanie będzie się odbywało dzięki konwencjonalnej funkcji DCS, o której mówiłem wcześniej. Na koniec należy wspomnieć jeszcze o pasywnych czy też biernych elementach bezpieczeństwa. Robot pokryty jest miękką i elastyczną powłoką, pianką, która zabezpiecza dodatkowo człowieka w momencie kontaktu z robotem. Przeznaczeniem robota kolaboracyjnego Fanuka jest pomoc człowiekowi. Tutaj bardzo ważnym jest, aby zaznaczyć, że robot ten nie ma zastępować człowieka, nie ma pozbawiać go jego zadań, tylko ma wspomagać go w pracy. Dedykowany jest do przenoszenia cięższych detali, z którymi człowiek albo samodzielnie nie poradziłby sobie, albo byłoby to na dłuższą metę nieergonomiczne. Może służyć tak naprawdę jako pomocnik człowieka, służący do realizowania zadań wymagających szczególnej precyzji, powtarzalności lub zadań na dłuższą metę nużących i wyczerpujących. Fanuk CR35iA jest obecnie najsilniejszym robotem na świecie współpracującym z człowiekiem. Warto również zaznaczyć, że w najbliższym czasie w naszej ofercie będziemy mieli również mniejsze roboty kolaboracyjne. W dzisiejszym odcinku poruszyliśmy sobie zagadnienia związane z bezpieczeństwem stanowisk zrobotyzowanych i sprawdziliśmy, jakie narzędzia posiada Fanuk do zabezpieczania samych robotów przemysłowych. Chciałbym Państwu podziękować za uwagę i jednocześnie zaprosić na kolejne odcinki tej serii, w których poruszymy zagadnienia związane m.in. z systemami wizyjnymi Fanuka oraz innymi pakietami, które mamy w naszej ofercie.